Cześć, jestem Marysia Jaraszek. Organizacja, która profesjonalnie podchodzi do kampanii 1%, zanim przystąpi do jej realizacji, ustala plan, dobiera metody i tak zwaną grupę docelową, czyli osoby, do których kieruje swoje wezwanie do działania. W tym odcinku dowiesz się, co możesz zrobić, aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów w kampaniach 1%. Do wszystkich znaczy do nikogo. W komunikacji skup się na tym, co zmiana proponowana przez Twoją organizację będzie znaczyła dla pojedynczego człowieka. Czy Twój przekaz budzi emocje? Poproś o 1%, odpowiednią osobę na odpowiedni cel w odpowiedni sposób. Mów prostym, jasnym językiem. Konstruując komunikat, zwróć uwagę, jakich słów kluczy używają Twoi odbiorcy. Opowiadaj historię. Chętniej pomaga się konkretnym osobom niż anonimowym przypadkom. Przy komunikacie fundraisingowym ogromnie ważne jest to, co zostaje w pamięci. Dlatego mów językiem zwykłych ludzi, mów językiem korzyści i rób test cioci. Co ciocia usłyszała, co zrozumiała i czy to jest to, o co Ci chodziło? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że call to action, czyli wezwanie do działania, pojawi się zbyt późno lub trafi tylko do części osób. Organizacje pozarządowe prześcigają się często w zabieganiu o uwagę podatnika. Dlatego dopracuj komunikat fundraisingowy tak, aby wywołał najbardziej oczekiwaną akcję, czyli przekazanie 1%. Komunikuj jasno o tym, co dana osoba ma zrobić, aby pomóc. Buduj z nimi relacje. Te osoby są mocniej zaangażowane w działalność Twojej organizacji od innych podatników. Fundraising to nie polowanie, tylko praca na roli. Dlatego doceniaj tych, którzy wspierają działania Twojej organizacji. Pokazuj rezultaty, powiedz, co się zmieniło. Stwórz wyjątkową atmosferę i traktuj swoich sympatyków jak przyjaciół organizacji. Ułatwiaj podjęcie decyzji o przekazaniu 1% podatku. Pokaż, co zrobiliście w zeszłym roku za zebrane pieniądze. Zadbaj o narzędzia marketingowe, graficzne, reklamowe. Podziękuj za przekazany 1% podatku. Poinformuj, ile zebraliście i co planujecie za to zrobić. Działaj w sposób przemyślany i zaplanowany. Przyporządkuj określone zadania konkretnym osobom w ściśle określonym czasie. Spisuj ustalenia. Wyznacz jedną osobę odpowiedzialną, która cieszy się autorytetem i potrafi zarządzać. Ustal z zespołem, że podporządkuje się jej decyzjom. Zacznij jak najwcześniej. Mówi się, że kampania 1% trwa cały rok. Jesień to ostatni dzwonek, żeby zacząć planować. A teraz zadam pytanie ekspertowi. Gdybyś miał dać jedną radę organizacji społecznej, która ułatwiłaby jej przekonywanie ludzi do przekazywania 1% podatku, to jaka ona by była? Jest taka zasada, proś o mało, a otrzymasz mało. I właśnie tyle zwykle dostajemy z PIT-u 1%, mało pieniędzy. Moja rada jest taka, prośmy o dużo, prośmy o 1% z podatku i zaraz potem prośmy o 1% z pensji i to co miesiąc. W ten sposób zyskamy nie tylko darczyńców z PIT-u, ale też darczyńców z serca, regularnych. I to zmieni znacznie wynik finansowy naszych kampanii. Każda kampania, jeśli nawet nie przyniosła spodziewanych efektów, ma swoje dobre strony. Przede wszystkim wzrasta świadomość marki Twojej organizacji. Komunikując się z otoczeniem, informując o działaniach, budujesz wizerunek Twojej organizacji. Pamiętaj, stare powiedzenie mówi, nie popełnia błędów tylko ten, który nic nie robi. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na bankwiedzy.org.